Na kolejnym uczestniku Kozaka w Rodzbalu 6. edycji koszulka leży, jakby była szyta na niego. Proste, że tak na bezdechu jestem. To dobrze, to pytanie będzie krótkie. Czy oglądałeś wcześniejsze jakieś edycje i która konkurencja będzie najłatwiejsza, która najtrudniejsza? Najtrudniejsze będą wolne na pewno, a najłatwiejsza nie wiem, zobaczymy. Na bieżąco będzie wychodziło. Czy widziałeś odcinek, w którym brał udział kierownik twojej drużyny, Patryk Obara? Nie chciałem tego oglądać. Ja musiałem to oglądać dwa razy, najpierw przy nagraniu, potem przy montażu. Mam nadzieję, że teraz... Taki zagubiony teraz jesteś. Mam nadzieję, że nie będzie teraz takich problemów. Tomek, jako jokerowy bramkarz. A to as wśród bramkarzy. Tak, jestem asem wśród bramkarzy i losujemy. Tym razem w końcu ja. O, powiem ci, Łukasz, na szczęście. Odpoczniesz. O. Graj, graj. Nie chciałeś męczyć bramkarza teraz. Oj, dopiero początek, już nie mogę oddychać. Przekombinowane. Dobrze, że nie gramy w jednej lidze. No. Znaczy jak nie gramy? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie gramy. Jeszcze nie. No teraz, teraz do pierwszej sprawy. No. A oni awansowali. Także. Minęliśmy się. Mijanka. Dobra, Joker. Wiadomo, as, wiadomo. Mamy znowu Jokera, żeby nie było. Rzuty. Szczęście nie jak w lidze. Nie, no tam jeden się nie liczy, ogniska nie było, to jeszcze jeden, nie? Panie menadżerze, jak pan uważa po pierwszych dwóch konkurencjach? Szpiruję jak... niepotrzebnie pawiono. Trzeba podejść, uderzyć i już, panie. Jakieś tutaj wykroczki małe robi. Jest nie w twoim wieku takie rzeczy, chłopaku. Zobaczymy, na razie miałeś super losowania, trzy razy Joker. Michał się cieszy. Ja się cieszę, jestem szczęśliwy. Kasa leci, ja odpoczywa. Ja odpoczywam. Ktoś musi robić, żeby ktoś pracować musi. Też tak myślę. Zobaczymy, czy podtrzymamy tradycję i będziemy mieć Jokera. Po raz czwarty, czy wyjdzie as. Joker, po raz czwarty. Zapraszam. Może w końcu karnego w ciemno obronić. Szaliki, wyciągasz jeden, który tam się zamiesza. Co to mamy? Szalkę. No i pytanie brzmi, wymień Polaka, który grał w szalkę. A jeszcze jakiś znasz? Chciałem powiedzieć, że technicznie jak hajto dzisiaj. Właśnie. I zwycięski skład jakiej drużyny znam? Kaiserslautern. Pokę tam grał, jak to jeszcze. Ja nie znam się w tym. Ja tylko to kopię, ja tego nie oglądam. Dobra. Oto jest pytanie. Garni w ciemno zawsze myślę, żeby się nie do końca, bo mówię, na środek i będzie pozamiatane. To jest tak. A oni zawsze dają. Nos możemy sobie poprawić, my tu nie zasłaniamy nosa. Jednak w końcu. Pierwszy, który dał w środek. Musiałem się wyruszyć. Przejdę na tą stronę, może ci pomoże. A mogłem stać tu od razu. No właśnie, powtarzamy. Moja wina. Na bieżąco będziemy widzieć. Ale nie będę czarował, że będzie dobrze. Nie będę pytał o stosunek do połówek. Nie podoba mi się to stwierdzenie. Lubimy się, no. Dobra. Yeah.
jo. To wiadomo, kto jest asem tutaj w tym towarzystwie, kto jest jokerem, również wiemy. Na razie był joker, zobaczymy, czy nadal będzie joker, czy damy radę z asem. Joker, zapraszam znowu. Specjalista z rzutów wolnych, kolego. Uśmiech jest na twarzy, widać, że koronna konkurencja nadeszła. Zabawa. Czym tu się stresować? Ja myślałem, że to jakiegoś zawodnika ściąga, no się okazało. No na podstawie tych nagrań nie sprzeda się go do żadnej porządnej drużyny. No, póki co to go sprzedałem do Goi, więc się chyba nikt inny nie nabrał na niego. Zabarcelowany jesteś, ale nie musiałeś się z Ramosa tak śmiać. W tym sezonie są dwie piłki do dyspozycji, którą tam namierzysz, to... Jak te? Jak dwie piłki? Jak dwie trafy? Jak zrobisz dwie, to tak. No pomyślimy sobie. Będziesz miał 13 ochrążeń na myślenie. Raz. Dwa. Szybko poszedł. 13 i ruszasz. O Jezu. Widać doświadczenie. Masz 3 piłeczki, 3 odległości. Musisz tak obojętnie górę, dołem kopnąć piłkę. Jak piłeczka zatrzymuje się na koszulce, wtedy jest to punktowane. Jeżeli ów koszulka ma numerek z tyłu, jest to punktowane podwójnie. Jeśli na przykład piłka zatrzyma ci się przed koszulkami, a następną trafisz i wbijesz, możesz przesunąć i wtedy będą poprawiane wyniki, tak jak... Dobra. Jak widać... Czy będzie to punktowane, czy nie będzie to punktowane podwójnie? No, niestety, tylko jeden punkcik. Tradycyjny zestaw pytań, panie Bartku. Jak wrażenia? No zabawa, ale przyjemnie, fajnie. Przyjemnie. W zasadzie pierwszy raz takie przedsięwzięcie. Ekstra, naprawdę fajnie. Co ci najłatwiej poszło, myślisz, że co ci najłatwiej poszło? To pierwsze dwie konkurencje to było przyjemnie, ale za dużo kombinacji. Połóweczki to samo. Narożnik się zawiodłem. Ale chyba te pierwsze były najprostsze, co by nie było. No. I to też była najtrudniejsza według ciebie konkurencja, tak. Czy może coś było jednak, gorzej? To jednak rzuty wolne są gdzieś tam słabszym elementem. Mówię, narożnik byłem przekonany jednak, że będzie lepiej, ale wyszło jak wyszło. Dobra. Dzięki w takim razie. Ja tu liczyłem na jakieś fajne zmontowane nagranie, żeby wysłać go do 7 Ligi Angielskiej, tam gdzieś go sprzedać, poszukać kogoś na te umiejętności, ale nic z tego nie będzie. Pieniędzy z prowizji też nie ma.